Kolekcja autoportretów stworzona przez Ignacego Korwin-Mikulewskiego była inspiracją dla Muzeum Narodowego w Warszawie do stworzenia takiego pomysłu, a może współczesna sztuka, może współcześni artyści, może do nich również zwrócimy się o stworzenie swoich autoportretów i w ten sposób stworzymy analogiczną kolekcję 120 lat później, która będzie reprezentowała dzisiejszą sztukę. Znajdujemy się w korytarzu wewnętrznym, muzealnym, do którego dostęp mają tylko pracownicy bądź goście muzealni. Tutaj pozwoliliśmy sobie powiesić na ścianie szalenie ciekawe prace. To część kolekcji autoportretów zamówionych przez jednego z najlepszych polskich kolekcjonerów końca XIX wieku, Ignacego Korwin-Mikulewskiego. Korwin-Mikulewski stworzył niebywałą, ciekawą, wyjątkową kolekcję obrazów polskich twórców, jego współczesnych. Określił format portretów, na który miał się artysta umieścić, określił jego ustawienie, sylwetki w 3/4 z paletą, z pędzlami w ręku, czyli w trakcie procesu twórczego artysty na neutralnym tle. Artyści wywodzili się z jednej grupy artystycznej, czyli wszyscy mieli być jakoś powiązani z tak zwaną szkołą monachijską. Powstało 16 autoportretów i 2 portrety, gdyż artyści, których zaprosił, nie byli portrecistami i nie mogli sami wykonać swoich dzieł. Takim był na przykład Brandt, zaproszony właśnie do tej kolekcji. Wśród najlepszych autoportretów, a właściwie wręcz chronologicznie, gdy one powstawały, był pierwszym, najlepszym, ponoć najciekawszym i niestety niezachowanym do dzisiaj, był autoportret Aleksandra Gierymskiego. Jest to jedyna strata wojenna z tej kolekcji i wielka szkoda, bo uchodził za szalenie ciekawy. Następnym zaproszonym do tego grona był Matejko. I ten pozwolił sobie z powodu przede wszystkim pozycji, jaką miał w świecie sztuki, na przedstawienie się w trochę innej konwencji. Nie stoi, więc siedzi w fotelu. Zresztą powiedział, że artysta siedząc jest w stanie przedstawić się zafrasowanego, smutnego bądź myślącego o rzeczach wielkich, poważnych, a takim był w tym momencie. Tak zresztą, jak i ukazał Stańczyka na innym portrecie. Kolejną była Anna Bilińska, zaproszona do tego grona, jedyna kobieta. Ona niestety z powodów zdrowotnych nie zakończyła tego procesu i obraz nigdy nie trafił do kolekcji Mikulewskiego, a potem cała plejada następnych świetnych artystów, Żmurko, Aksentowicz, Delavaux, Wodzinowski. Wszystkie te portrety tu wiszą i mam nadzieję, że będzie okazja, by można było je pokazać Państwu szerszej publiczności. I ta kolekcja, o której Pani Renata tak barwnie opowiada, zainspirowała nas, dyrekcję, kuratorów i Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Narodowego, do podjęcia próby stworzenia czegoś analogicznego, tylko te 120 lat później, bo kolekcja Mikulewskiego powstawała pod koniec XIX i na początku XX wieku. Kolegium kuratorskie wytypowało 20 osób. Są to tym razem na równi kobiety i mężczyźni. I nie są to tylko malarze, są to artyści, których dzisiaj nazywamy artystami wizualnymi, chociaż też mamy tam artystów, którzy zajmują się dźwiękiem i powstają bardzo różne prace. Będą performance'y, będą fotografie, będą obrazy olejne. Autoportret jest tym, czym zdefiniuje go artysta. I jesteśmy bardzo ciekawi wyniku finalnego. Mamy na przykład Rafała Milacha, fotografa, mamy Agnieszkę Brzeżańską, która jest i rzeźbiarką, i w naszym przypadku malarką. I mamy Jadwigę Sawicką, i Jarosława Modzelewskiego, i Łukasza Korolkiewicza, i Artura Zmijewskiego, i Pawła Althamera, Zbigniewa Liberę, więc jest naprawdę duża grupa bardzo dobrych, żyjących artystów. Wszystkie te informacje będziemy Państwu sączyć dzień po dniu przed aukcją adopcji, którą prowadzimy po to, żeby zebrać środki i żeby móc pomóc artystom zrealizować pracę z tej kolekcji, którą my w tej chwili tworzymy, no i oczywiście, żeby zapłacić im honorarium. W związku z tym jednym ze sposobów na gromadzenie tych środków jest organizacja aukcji adopcji. To jest chyba jedyna aukcja adopcji sztuki w Europie. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony właśnie na ten nasz projekt Autoportrety 21 i bardzo zachęcam do uczestnictwa w tej aukcji. No i oczywiście autoportret u nas to nie jest autoportret określonych rozmiarów, bo trudno sobie wyobrazić, żeby artysta, który na co dzień pracuje na przykład w formacie wideo, zrobił
autoportret, tak jak chciał tego Korwin-Mikleski, 160 na 110 z paletą w lewym ręku. Będą to bardzo różnorodne prace.